się wpychać. Wszystkie przewodniczące, wszyscy przewodniczący. Różnicy, kto jakie ma poglądy. Wszyscy walczyli o wolność naszej ukochanej ojczyzny. Wszyscy chcieliśmy pokazać, że Polska istnieje całemu światu. Dlatego cieszę się ogromnie w imieniu wszystkich nas, że tutaj znajdują się najrozmaitsi koledzy o różnych poglądach. Tak jak w powstaniu. Cieszy się mnie ogromnie, że jest tutaj tyle młodzieży. Nasze przyszłe, najdroższe pokolenia, które, mam nadzieję, przejmą pałeczkę i dalej będą rozwijać naszą ukochaną ojczyznę w największym dobrobycie. Cieszy nas to także, że jest tutaj wśród nas przyszły prezydent elekt. Bardzo dziękuję. Pani premier, przepraszam, również bardzo dziękuję, że pani jest pani marszałek, pani premier. Kochani moi, to wszystko, co powiem, to jest w imieniu powstańców warszawskich. Bo w tysiącletnich dziejach narodu i państwa polskiego były wydarzenia, które w szczególny sposób wpłynęły na naszą współczesną tożsamość narodową. Znalazły szerokie odbicie w kulturze i obyczajowości, w charakterze i instynkcie narodowym Polaków. Jednym z tych historycznych wydarzeń jest bez wątpienia powstanie warszawskie, głęboko zakorzenione w świadomości Polaków, otoczone kultem niesłabnącym mimo upływu wielu lat. Wśród obecnych na dzisiejszej uroczystości upamiętniającej 71. rocznicę powstania warszawskiego z biało-czerwonymi opaskami wyróżnia się niestety mająca w każdym rokiem grupa powstańców warszawskich. Mam zaszczyt zabrania głosu w ich imieniu. Korzystając z tego przywileju, pragnę dać wyraz satysfakcji, że etos powstańczego zrywu po upływie 71 lat wciąż znajduje żywy, serdeczny oddźwięk w sercach współczesnych pokoleń. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy wraz z nami oddają dziś hołd poległym. Dziękujemy za trud nadania dzisiejszej uroczystości podniosłego i godnego charakteru, wzruszającej posługi duszpasterskiej i zawsze drogiej naszym sercom asysty kompanii honorowej Wojska Polskiego. Dziękujemy pocztom sztandarowym. Dziękujemy pocztom sztandarowym organizacji kombatanckich i społecznych. To nas wszystkich naprawia wiarą, że rocznicowe dni powstania warszawskiego przez długie jeszcze lata pozostaną dniami zadumy
nad najdroższymi Polakom wartościami wolności, niezawisłości i godności narodowej. Powstanie warszawskie było jednym z najdramatyczniejszych wydarzeń w tysiącletniej historii Polski. Nic więc dziwnego, że jego ocena, zwłaszcza polityczna i moralna, jest ciągle przedmiotem rozważań, a niekiedy skrajnie przeciwstawnych poglądów. Wierzymy, że w wolnym kraju różnice zdań wynikają z troski o wyciągnięcie ważnych dla narodu wniosków, inspirowane są intencją utrwalenia w pamięci narodowej obrazu najbliższego obiektywnej prawdzie. Warszawa była centralnym ośrodkiem kierowania walką podziemną całego narodu. Była źródłem norm etycznych i moralnych, reprezentowanych przez całe społeczeństwo. W latach okupacyjnego terroru nie mieliśmy wątpliwości, co jest zgodne z poczuciem honoru, a co hańby. Kiedy nadeszły dni powstania, do nas w przeważającej liczbie żołnierzy Armii Krajowej przyłączały się i szły na pomoc jednostki zbrojne spod innych znaków, jak Narodowe Siły Zbrojne, Bataliony Chłopskie, Czwartacy. Wszystkie one podporządkowane jednemu dowódcu Armii Krajowej. Ogromną daninę krwi walce na przyczółkach żoliborskim i czerniakowskim złożyli żołnierze polscy z armii sformowanej na wschodzie. A międzynarodowy wymiar ideałów, za które krwawiła Warszawa, znalazł w niebywałym międzynarodowy wymiar ideałów, za które krwawiła Warszawa, znalazł w niebywałym poświęceniu lotników polskich, brytyjskich, amerykańskich, nowozelandzkich, kanadyjskich i południowoafrykańskich, niosących pomoc naszej Warszawie. Dziś wszystkim poległym składamy głęboki hołd. Ponieśliśmy w powstaniu militarną klęskę. Naród polski zapłacił bardzo wysoką cenę. Na rocznicowe uroczystości nie przychodzimy w glorii zwycięzców. Z pokorą pochylamy głowy nad narodowym dramatem. Narodowym dramatem. Tylko w sercach naszych tli się nadzieja, że wśród popiołów jasnym płomieniem zalśnią brylanty, godne oczystego miejsca w skarbnicy pamięci narodowej. Od powstania warszawskiego minęło 71 lat. Nam, jego uczestnikom, opatrzność boska pozwoliła dożyć sędziwego wieku. W ciągu tych lat świat zmienił się nie do poznania. Jesteśmy naszym ówczesnym wrogiem w jednym sojuszu obronnym i w zjednoczonej Europie. Utrwalamy nowe kanony współżycia,
wspólnie opowiadamy się przeciwko dominacji silniejszych państw nad słabszymi. Potępiamy dyskryminację rasową, klasową i narodowościową. A jeśli tak, to warto rozważyć, czy powstanie warszawskie nie jest najbardziej wymownym symbolem walki o te wartości, dziś uznajemy za wspólne. Niech w tej końcowej refleksji wyraża się nadzieja moralnego triumfu niezłomnego miasta. Dziękuję za uwagę.